Rozpoczął się ostatni etap rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 338 w Wołowie. Inwestycja jest warta w sumie 46 milionów złotych. Prawie 5 kilometrów drogi głównej przez Wołów i wszystko będzie wymieniane. Na górze zobaczymy ciąg pieszo-rowerowy i nawierzchnię, ale pod spodem będziemy wymieniać wszystkie media. Wodociągów, kanalizacji. Druga dobra wiadomość dla Wołowa to kwota 21 milionów złotych, z tego 5 milionów właśnie na wymianę starego oświetlenia na energooszczędne właśnie w gminie Wołów. Przebudowa obejmuje ulice łączące północ i południe miasta. To największa inwestycja drogowa w historii Wołowa, która jest efektem dobrej współpracy na linii Urząd Marszałkowski – Miasto Wołów, mówi marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski. Bo gmina do tego zadania, które kosztuje 46 milionów złotych, dołożyła 21 milionów. Jest to jedna z największych inwestycji, ile nie największa w powojennej historii Wołowa. Z uwagi na skalę przedsięwzięcia zostało ono podzielone na etapy. Do tej pory wykonano modernizację jezdni, powstały nowe chodniki i ścieżki rowerowe, a także wiaty przystankowe i oświetlenie. Prace nad inwestycją mają zakończyć się w połowie przyszłego roku. Dariusz Nowakowski, Miedział Efekty.